Witam, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o pewnym księdzu, który o dziwo okazał się być zwykłym zwyrolem. Dowiemy się też o trudach wstrzymywania gazów, będzie też o kanapkach z kawiorem pani posłanki Gosiewskiej i o tym, że mamy szansę, stety czy niestety, na to, żeby prezydentem Polski został raper Mata. A teraz jeszcze zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo kto nie subskrybuje, ten Boga nie miłuje. Amen. Zaczynamy. A zaczynamy od katolickiego programu Ziarno dla dzieci i ich rodziców. Jak teraz się okazuje, być może nawet bardziej dla rodziców. Być może nazwę programu należałoby przemianować nawet z ziarna na nasienie, jak sugeruje tygodnik. Nie. W każdym razie program właśnie przeżywa swoją drugą młodość dzięki jednemu z prowadzących program. Mowa o księdzu Andrzeju Dębskim, który postanowił najwyraźniej udowodnić całemu światu, że jest prawdziwym, zdrowym, jurnym mężczyzną, pełnym wigoru i żyje jak chce. Białostocka Gazeta Wyborcza opublikowała wiadomości i nagrania, jakie ten miał wysyłać do obcej sobie kobiety. Jak mówi sama, niezainteresowana ich znajomość zaczęła się przypadkowo, bo wysłała mu zaproszenie do znajomych na Facebooku, ale pomyliła go z innym Andrzejem Dębskim. Przeprosiła go natychmiast za pomyłkę, jednak ten podtrzymywał rozmowę i nie odpuszczał. Co ciekawe, wyjątkowo chciał wiedzieć, czy kobieta jest pełnoletnia. Przesyłał jej zdjęcia, opisywał kulisy pracy w kurii, takie tam w kurii, pokazywał, jak wygląda praca w programie Ziarno dla dzieci i dorosłych. Z czasem jednak, szanowni państwo, wiadomości stały się mocno obsceniczne czy wulgarne, jak to mawia młodzież. Serio, tak młodzież? Młodzież tak mówi. Poczekaj, będziesz pierwszą kobietą w historii w gabinecie metropolity białostockiego. Ty cały czas myślisz, że to jest tylko zabawa. Będę jeździł po tobie jak po szmacie. Będziesz biedna, będziesz poniżana, wykorzystywana. Zobaczysz, co cię będzie jeszcze czekało. Musisz mi tylko zaufać. I tak dalej, szanowni państwo. W końcu kobieta usunęła swoje konto na Facebooku, a ksiądz na pytanie, o co właściwie chodzi i dlaczego ty się tak, człowieku, brzydko zachowujesz, odpowiada, że właściwie to on nie wie, co się z nim stało i czemu tak robił. Czyli, proszę państwa, kłamie. Oni jakoś tak zawsze albo nagle nie pamiętają, albo nie kojarzą. Co ciekawe, ksiądz niedawno chwalił się 21. rocznicą święceń kapłańskich. No to teraz, w ramach świętowania, wydawałoby się, że będzie kolejny po Lewandowskim wielki polski transfer, tyle że do innej kurii, ale nie. Niestety księdza spotka dużo gorsza kara. Program Ziarno dla dzieci i dorosłych zakończył z księdzem współpracę, a kuria poinformowała, że został zawieszony. Sorry. Kończąc już temat przygód wesołego księdza Dębskiego, tak się zastanawiam, że coś złego się dzieje w tym naszym kościele. Ja rozumiem jakiś ministrant czy coś, ale dorosła kobieta? Nie. A teraz czas na szybki przegląd wydarzeń z Polski i ze świata, czyli czas na witaminki, a tuż po nich kolejne gorące jak ksiądz Dębski wiadomości. Tym razem porozmawiamy o naszym kochanym prezydencie. Brazylia. 21-letnia influencerka VTube pod koniec czerwca poleciała wraz z chłopakiem na festiwal muzyczny do Portugalii. Fani kobiety byli bardzo zaniepokojeni, gdy w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie, na którym widać, jak porusza się na wózku inwalidzkim. Okazuje się, że na wózku umieszczono ją dlatego, że z bólu nie mogła stać, a ból z kolei spowodowały wstrzymywane bąki, które kobieta wstydziła się puszczać przy swoim chłopaku. Co ciekawe, w ostatnim czasie to już drugi raz, kiedy jakaś brazylijska gwiazda ma problemy zdrowotne w związku z niepłukaniem ze wstydu przed chłopakiem. Szanowni państwo, prawda jest taka, że czy minister, czy aniołek, każdy czasem pierdzi w stołek. Rosja. Politycy Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji oficjalnie złożyli propozycję do Dumy Narodowej, aby tytułować Władimira Putina słowem władca. We wniosku tłumaczą, że słowo prezydent nie przyjęło się w rosyjskim społeczeństwie, ponieważ jest obce i zawsze miało jedynie upokarzać Rosję. Owszem, faktycznie ich prezydent aktualnie najbardziej upokarza Rosję. Dziwi tylko fakt, że tak się rozmieniają na drobne i nie car albo Führer od razu. Polityka. Jedyny prawowity prezydent Polski, Mariusz Max Kolonko, 16 lipca wygłosił kolejną już odezwę do narodu, w której uprasza o powstanie niezależnych republik polskich, nie uznających władzy centralnej w Warszawie. Mało kto zwrócił chyba uwagę, że pan prezydent na nagraniu zaproponował też powieszenie Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego i Jacka Kurskiego za zdradę stanu. Widać, że przed wyborami w Bostańskim Pałacu Prezydenckim nastroje coraz bardziej napięte, bo jeszcze parę lat temu pan Kolonko wystawiał nakaz aresztowania obywatela Andrzeja Dudy, na teraz, proszę bardzo, już bez żadnych skrupułów. Inflacja. Politycy partii rządzącej mają ostatnio coraz więcej, coraz lepszych rad dla Polaków w związku z rosnącymi cenami. Przemysław Czarnek na przykład planuje jeść trochę mniej i taniej. Żona Glapińskiego życzy wygranych w Totolotka. Jednak moim zdaniem te zawody wygrała posłanka Małgorzata Gosiewska, która na łamach Super Ekspresu zachwala wakacje pod namiotem. Na zdjęciach widzimy, jak przytula się do drzewa, siedzi w namiocie i je kanapkę...
kanapkę z kawiorem, proszę Państwa. Zdjęcie podpisano tekstem: kanapka z kawiorem smakuje wybornie. Jak przekonuje serwis INN, kawior ze zdjęć był rosyjski. Pani Małgosiu, no nie wiem, kto Pani doradza, ale najwyraźniej bardzo, ale to bardzo Pani nie lubi. Film. Kto zagra Patryka Wegę w filmie Patryka Wegi o Patryku Wedze, jeżeli nie Patryk Wega? Patryka Wegę w filmie Patryka Wegi o Patryku Wedze zagra Rafał Zawierucha. Po graniu Polańskiego u Tarantino przyszedł czas na Uwega, granie Wegi u Wegi. Serdeczne gratulacje rozwoju kariery, panie Rafale. Gastronomia. Krzysztof Jurgiel, były minister rolnictwa, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS, napisał interpelację do Komisji Europejskiej, w której pyta o to, czy ta będzie chciała zastąpić w szkołach mleko krowie wariantem roślinnym. Pyta, bo jego zdaniem to ostatnie może powodować przedwczesne dojrzewanie płciowe u dziewcząt. Pan Krzysztof na szczęście jest zdrowy i jurny, najwyraźniej całe życie pił mleko od byka i nie dojrzał do dziś. Japonia. Od 7 lipca w Japonii obowiązują wyższe kary za cybernękanie. Za obrażanie innych w sieci można teraz tam dostać nawet do roku pozbawienia wolności lub grzywnę do 300 tysięcy jenów, czyli około 10 tysięcy złotych. No bardzo dużo w każdym razie. Zgodnie z japońskim kodeksem karnym, zniewaga jest definiowana jako publiczne poniżanie czyjejś pozycji społecznej bez odwoływania się do konkretnych faktów czy konkretnego działania. Pani Krystyna Pawłowicz w takim razie powinna być bardzo szczęśliwa, że nie zamieszkuje w Japonii, bo za ten trolling, który uprawia tutaj u nas w Polsce, groziłoby jej pewnie i dożywocie. Kolumbia. Policja z miejscowości Bello zabezpieczyła 1678 kg trawy. Zgodnie z kolumbijskim prawem, policja po czynnościach wykonanych przez prokuraturę musiała pozbyć się zabezpieczonego trawska poprzez spalenie go na terenach wojskowych. Niestety niekorzystny wiatr sprawił, że zielona chmura powędrowała hen-hen nad pobliskie osiedla. Część mieszkańców trzeba było ewakuować ze względu na zbyt duże stężenie dymu. Mimo to wszyscy mieli wyśmienite wręcz humory. Japonia. Policja z miasta Yamaguchi poszukuje włamywacza i agresywnego przestępcę, który w ciągu 2 tygodni ranił już 18 osób, próbował porwać z mieszkania małe dziecko oraz dotkliwie kaleczył najmłodszych w przedszkolach oraz w szkole podstawowej. No o samym przestępcy niestety póki co niewiele wiadomo, prócz tego, że ma mniej więcej tyle wzrostu i jest makakiem. Obława na małpę trwa w najlepsze, a my wracamy do Polski. Raper Mata, syn profesora Matszaka, właściwie zdaje się, że jeżeli chodzi o popularność, to numer jeden w polskim rapie aktualnie. W ostatnich miesiącach głośno było nie tylko o jego występie na warszawskim lotnisku Bemowo, który zgromadził ponad 40 tysięcy ludzi, czy o jego muzyce, ale również o jego zatrzymaniu przez policję za posiadanie oraz o koncercie na warszawskich schodkach nad Wisłą, który został odwołany, bo policja uznała, że może to być impreza masowa, a nikt przecież takowej nie zgłaszał. Za taki koncert groziłoby artyście nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Teraz artysta zdecydował się niczym pani Schreiber powiedzieć dość i ogłasza start w wyborach prezydenckich w 2040 roku. Czy na poważnie? Nie wiem, ale nagrał specjalną odezwę do narodu. Zresztą muszę przyznać zupełnie tak szczerze, że bardzo dobrze, profesjonalnie napisaną i zrealizowaną. Zachęcam do zapoznania się. No gdzieś tam wyobrażam sobie, że może przemówić do młodych. Natomiast pytanie właściwie, po co młody Matczak chce zostać prezydentem? Przecież na tym stanowisku akurat w Polsce, w przeciwieństwie na przykład do Stanów Zjednoczonych, no to człowiek za wiele nie może. No tutaj to sobie, nie wiem, pojeździ na nartach, czy ułaskawi jakąś mefedroniarę, ale po co mu to? W Polsce prezydent musi przecinać stęgi w małych miejscowościach i podpisywać, co mu tam prezes podeśle, no nic więcej. Trawy raczej nie powinien palić, chociaż do 2040 roku akurat to jeszcze wiele w tym temacie może się zmienić. Oficjalnie rozpoczynam moją kampanię na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2040 roku. Już teraz, bo młodzi ludzie często przewyższają kompetencjami starszą generację, no podam przykład. Ja już teraz znam 4 języki, a Andrzej Duda tylko 2, z czego jeden raczej wątpliwie. Mata tłumaczy, że władzy nie interesuje młode pokolenie i wolą flirtować z emerytami przez telewizor, bo wiedzą, jak nimi manipulować. Zapowiedział już teraz przekazanie 1 000 000 złotych na wsparcie startupów młodych ludzi. 420 tysięcy ma przelać na konto Monaru, a podpisy pod swoją kandydaturą ma zamiar zbierać na koncertach. Jeszcze raz, zachęcam do obejrzenia tego nagrania. Moim zdaniem to tylko promocja koncertów, ale kto wie, może szykuje się coś przynajmniej ciekawego, bo kolejnych Kukizów i Petrów, którzy mają wnosić powiew świeżości do polityki, to już nie przeżyje. No i teraz powiem coś odważnego, ale niech stracę. Uwaga! Uważam, że ten młody człowiek jest dużo mądrzejszy i rozgarnięty od większości posłów w Sejmie. Dziękuję bardzo, to mówiłem ja, Antoni Orłoś. No i to już wszystko na dzisiaj, szanowni państwo. Przypominam o zbiórce na dzieci z Ukrainy prowadzonej przez UNICEF Polska. Link do zbiórki w opisie tego odcinka. Przypominam o subskrybowaniu, lajkowaniu i komentowaniu. A teraz jeszcze odpowiem na jedno zadane pytanie pod poprzednim odcinkiem. Użytkownik Maciej Orłoś pyta, kiedy zapowiem muzykę dadrokową Witam? Nigdy. Jakby pan uważnie oglądał Witam, to
aby pan wiedział, panie Macieju, że witam, nie ma kącika muzycznego, a teraz już nie witam, a żegnam państwa bardzo, bardzo serdecznie.